witam serdecznie na pierwszym kongresie pozarządowych, progresywnych pozarządowych organizacji skupionych w Forum Postępu. Już sama nazwa tak mało porywająca w sensie marketingowym wyraża nasze intencje. Fakt, że to spotkanie nie towarzyszą mu ani baloniki, ani konfetti, natomiast towarzyszą mu wydawnictwa, tym również specjalnie przygotowane na ten kongres, jest ilustracją, wyrazem tego, co połączyło tych kilkanaście fundacji i stowarzyszeń, które utworzyły Forum Postępu. Dla tych z Państwa, którzy nie uczestniczyli w tym procesie od samego początku, chcę przypomnieć, że to nie stało się wczoraj, a proces prowadzący do powołania Forum Postępu trwał lata, można powiedzieć, aż wreszcie 20 czerwca ubiegłego roku, a więc mija rok od powołania Forum Postępu, odbyła się pierwsza konferencja, na którą zaproszenie wystosowały trzy fundacje. Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europea, Fundacja Kazimierza Keres-Krauza i Fundacja Friedricha Eberta, której jesteśmy szczególnie wdzięczni za wsparcie, również organizacyjne. I wtedy to powołaliśmy Forum Postępu, przyjęliśmy deklarację to. I zaniechaliśmy informowania opinii publicznej o tym fakcie. Nie zaprosiliśmy mediów, bo uważaliśmy, że ten rodzaj pracy, którą chcemy wykonać, którą chcemy się zaangażować, zachęcić do udziału w niej środowiska postępowe, a w pierwszej kolejności nie wymaga, nie potrzebuje blasku kamer, nie jest jednorazowym eventem PR-owskim, tylko ma zaowocować pewną projekcją intelektualną, może intelektualną i organizacyjną, a to wymaga skupienia, spokoju, a o rezultatach dopiero się melduje, a nie melduje o zamiarach. Dopiero we wrześniu 2015 roku rozesłaliśmy do środowisk postępowych informacje, też nie szukając blichtru kamer, o powołaniu naszego Forum Postępu i deklaracji ideowej. Dlaczego wybraliśmy ten moment? No wybraliśmy ten moment, żeby przypadkiem naszej inicjatywy nie identyfikowano z ruchami politycznymi na lewicy. A więc w momencie, kiedy już zarejestrowane były listy wyborcze. Żeby przypadkiem nikomu nie przyszło do głowy, że oto na przykład Aleksander Kwaśniewski staje na czele jakiejś nowej inicjatywy politycznej. To nie było w naszej intencji. Natomiast intencją naszą było, żeby wspomóc lewicę intelektualnie, programowo, a przede wszystkim wspomóc samym sobie, czyli środowiskom, które od lat, tym, które współtworzą Forum Postępu, które od lat dyskutują, publikują swoje przemyślenia, propozycje, analizy. Ilustracją tego może być fakt, że współtworzące środowiska Forum Postępu tylko w ostatnim ćwierćwieczu wydały 350 numerów trzech pism periodycznych. Dwumiesięcznika Reskumana, kwartalnika Zdanie i kwartalnika Myśl Socjaldemokratyczna. A lektura każdego z tych numerów, ale 350, które od 90 roku konsekwentnie były wydawane, ilustrowała przemyślenia, może w mniejszym stopniu nastroje, ale poglądy, w tym poglądy dotyczące kształtu lewicy i wyobrażeń o tym, jaka Polska jest. To, co nam nakazało, co nas zawiodło do tego, żebyśmy stworzyli wspólną platformę, która w niczym nie umniejsza niezależności, samodzielności poszczególnych organizacji, które tworzą Forum Postępu, nie odbiera im nic z suwerenności.
Trochę nawet jesteśmy pod tym względem mniej interwencyjni niż Unia Europejska, której jednak kawałek tej naszej suwerenności wybraliśmy Polski. Otóż to, co było naszą wspólną gorzką, a gorzkim doświadczeniem i refleksją, był fakt, że oprócz tego, że my w naszych środowiskach mamy poczucie komfortu, mamy poczucie jakiegoś sprawstwa, realizując tego typu działalność, w tym wydawniczą, ale nie tylko wydawniczą. Sami sobie dajemy dowód zaangażowania, natomiast ta nasza praca i nasza działalność jest kompletnie bez znaczenia z politycznego punktu widzenia. Pozwolę sobie tylko jeden dać przykład. Otóż kilka lat temu z inicjatywy m.in. środowisk współtworzących dzisiaj forum, przez wiele miesięcy pod kierownictwem profesora Janusza Rejkowskiego, za co chcę wyrazić panu profesorowi wielką wdzięczność, kilkadziesiąt osób pracowało nad powstaniem tej książeczki i wielu, wielu materiałów. To jest projekt dla Polski. Kilka lat temu ten projekt został zrealizowany. Czy państwo wiecie, ile odbyło się po opublikowaniu tej książki? Kilkunastu czy kilkudziesięciu seminariów, które prowadziły do jej powstania. Ile odbyło się spotkań czy konferencji na temat tej książki zorganizowanych przez środowiska polityczne lewicy? Pan profesor Rejkowski przypomina sobie jedno takie spotkanie. Taki mały nepotyczny elemencik. Na początku, na przełomie wieków, profesor Jerzy Wiatr napisał książkę Socjaldemokracja wyzwania XXI wieku, przed wyzwaniami XXI wieku. Wydaliśmy ją w takim nakładzie, który uznaliśmy za sensowny. Wiecie państwo, ile polityczna lewica zorganizowała dyskusji wokół tej książki? Jedno. Ówczesny sekretarz komitetu, ówczesny sekretarz organizacji miejskiej w Szczecinie, Grzegorz Napieralski, zorganizował w Szczecinie takie spotkanie. To powoduje, że w naszych środowiskach narasta rodzaj frustracji. To nie chodzi o to, że chcemy mieć wpływ na politykę, bo rozumiemy, że partia polityczna to nie seminarium akademickie. Ale rodzaj arogancji, demonstrowanej niechęci do dyskusji pogłębionej, no dla ludzi, którzy czytają, a czasami wśród nas są tacy właśnie, piszą, no jest upokarzające. To nie klęska ostatnich wyborów spowodowała, że powstało Forum Postępu. Wspomniałem o tych terminach dlatego, że myśmy przewidując, nawet nie chodzi o te procenty, które ogłoszono w los wyborczym, ale przewidując skutki procesu, w którym rozwija się polska lewica, postanowiliśmy coś spróbować zrobić, od choćby takie minimum, żeby ten nasz głos przez współpracę zabrzmiał trochę donośny, żeby do takiego stopnia, jak byliśmy ignorowani, no, żeby wyjść z tego po prostu, chociaż troszeczkę. Przygotowaliśmy pewien dokument na dzisiaj, rodzaj przesłania. Przesłanie po prostu. Ja, mimo że nie mam żadnych kwalifikacji do tego, żeby być lektorem radiowym czy telewizyjnym, odczytał ten dokument, ponieważ jest dziełem kilku osób tworzących Komitet Koordynacyjny Forum Postępu. Za błędy dykcyjne, logopedyczne, bardzo z góry przepraszam. Środowiska Forum Postępu łączy wiara, że da się w Polsce zbudować społeczeństwo obywatelskie, oparte na solidarności i sprawiedliwości społecznej. Otwarte światopoglądowe, kierujące się zasadami zrównoważonego rozwoju, harmonijnie łączącego modernizację gospodarczą, społeczną i ekologiczną. Tego chcemy, choć wiemy, że w ostatnim czasie nasze marzenia zdecydowanie się oddaliły. I w Europie, i w Polsce narasta fala postaw niedemokratycznych i ksenofobicznych. Do głosu dochodzą ugrupowania rozumiejące politykę jako antagonizm, jako konflikt oraz eliminację życia publicznego inaczej myślących.
Jesteśmy przekonani, że to droga do przepaści. Obawiamy się, że brunatna prawica podzieli i skróci Europę, że zawróci wielki projekt Unii Europejskiej. Obawiamy się również, że Polsce grozi regres, powrót lat 30. minionego wieku, że nadzieja o silnej, sprawiedliwej Polsce w nowoczesnej, otwartej Europie staje się coraz bardziej wątła. Wiemy, że można temu zaradzić, że można zatrzymać ksenofobiczną prawicę i w Europie, i w Polsce. Z niepokojem patrzymy na działania dzisiejszej władzy PiS, która izoluje nas w krajach Unii Europejskiej, czyni krajem specjalnej troski. To niebywałe, jak w ciągu kilku miesięcy z poważnego partnera przeistacza się Polska w chore imię Europy. To upokarzające. W polityce wewnętrznej obecna władza stawia na rozmontowanie demokratycznego systemu opartego na trójpodziale władzy, paraliż Trybunału Konstytucyjnego, ataki na sądy i sędziów, zawłaszczanie mediów publicznych, faktyczna likwidacja służby cywilnej. To wszystko przypomina najgorsze czasy i bardzo złe wzory. Towarzyszy temu brutalna propaganda czyniąca z morderców bohaterów, zmieniających historię Polski. Polityka obozu władzy oparta jest na ciągłym wywoływaniu kolejnych konfliktów, awantur, o napuszczaniu jednych grup na drugie. Wiemy, że obecna władza posunie się do punktu, w którym spotka się z tak wielkim oporem społecznym, że kontynuacja takiej polityki stanie się dla niej samej zagrożeniem. Nasz kongres nie jest spotkaniem ludzi, którzy przyszli narzekać, wołać gole. Owszem, mamy świadomość porażki lewicy, której reprezentanci nawet nie znaleźli się w Sejmie, ale również wiemy, dlaczego tak się stało. Wiemy, że w sytuacji, kiedy lewica intelektualna, ta, która dyskutuje, poszukuje, postuluje, stawia niewygodne pytania, zostaje zepchnięta gdzieś na bok, to lewica polityczna traci rację bytu. Politycy są wtedy potrzebni, gdy walczą o ideę, gdy mają coś do powiedzenia. W innym przypadku spotyka ich obojętność wyborców. Lewica jest obecnie na politycznym marginesie, ale postępowe środowiska i reprezentowane przez nie wartości życie podzielane są przez bardzo dużą część społeczeństwa polskiego. Mamy postępowe propozycje dla Polski. Chcemy rozmawiać, jak powinna być zorganizowana wewnętrznie i jaką zagraniczną politykę powinna prowadzić. Na nasz kraj patrzymy różnie. Różne są bowiem nasze życiowe doświadczenia, różne reprezentujemy generacje. To wszystko jest naszą siłą, tak przynajmniej myślimy. Do naszych dyskusji chcielibyśmy wciągnąć jak najwięcej Polek i Polaków. Tak, by pokazać im, że polityka nie polega na wynajdywaniu wrogów. Że patriotyzm nie polega na okrzykach, że wszyscy inni to zdrajcy. Że nie jesteśmy otoczeni przez wrogów. Że szanuje się mądrych, a nie awanturników. I że jest lewicowy plan na Polskę. Lewicowy, bo oczywiste jest dla nas, że alternatywą dla prawicowego populizmu nie może być powrót do czasów neoliberalnej polityki fetyszyzującej rynek, promującej indywidualizm i egoizm, powodującej społeczne nierówności i frustracje. Takie mniej więcej są nasze intencje. Bardzo proszę Aleksandra Kwaśniewskiego o zabranie głosu, tak jak to czyniliśmy rok temu w Związku Nauczycielstwa Polskiego, gdzie się tworzyliśmy. Aleksandrze, proszę bardzo. Drodzy Państwo, koleżanki, koledzy, przyznam szczerze, że jedno z sformułowań Sławka Wiatra trochę mnie niepokoi, bo jeżeli po książce profesora Wiatra jedyna dyskusja odbyła się w Szczecinie, organizowana przez Gregora Napieralskiego, a wnioskiem z tego było przejście Grzegorza do Platformy Obywatelskiej i startowanie w wyborach do Senatu, to ja nie wiem, czy w ogóle te dyskusje nie są nazbyt niebezpieczne, ale mówiąc poważnie, chcę wszystkich Was przywitać i podziękować dwóm osobom i prosiłbym o aplauz dla nich, ponieważ bez ich determinacji, bez ich wysiłku nie spotkalibyśmy się tutaj. To są znani Sławomir Wiatr
i Ireneusz Bil, którzy naprawdę dołożyli wszelkich starań, żeby ta pierwszy kongres czy konferencja sił progresywnych pozarządowych miała miejsce. I teraz jest czas na... Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji nie tylko dlatego, że lewica w Polsce przeżywa głęboki kryzys i nie tylko dlatego, że lewica w świecie przeżywa kryzys. Jest czymś paradoksalnym, że w gruncie rzeczy, jeżeli mówimy o lewicowych ideach w Europie, w świecie, to mówimy o dwóch postaciach, które raczej należą już do pokolenia odchodzącego niż budzącego nadzieję, bo to jest Bernie Sanders w Stanach Zjednoczonych i to jest szef Partii Pracy w Wielkiej Brytanii, Corbyn. Obaj raczej 70-latkowie, aniżeli żwawi młodzieńcy. Problemy ma socjaldemokracja niemiecka, o tym pewno następny speaker będzie mówił. Mówiąc krótko, jesteśmy w kłopocie. Ale mówiąc nieco szerzej, nieco głębiej, ja myślę, że w kłopocie jest w ogóle ta znana nam, czy ta przez nas praktykowana przez ostatnich 20 kilka lat i bardzo przecież pożądana, myśleliśmy o tym, walczyliśmy o to. Dzisiaj jest 4 czerwca, dzisiaj jest rocznica pierwszych demokratycznych, czy prawie demokratycznych, na pewno niemal demokratycznych wyborów do Sejmu, a zupełnie demokratycznych wyborów do Senatu. Rocznica, więc wiemy, jak bardzo o to walczyliśmy i wiemy, jak bardzo to było trudne, nawet w tym kontekście międzynarodowym. 4 czerwca w historii świata to jest z jednej strony, to są polskie wybory, a z drugiej strony to jest plac Tiananmen, czyli rozbicie, brutalne demonstracji studentów przez władze Chińskiej Republiki Ludowej. Walczyliśmy więc o tę demokrację i dzisiaj po 27 latach trzeba powiedzieć, że ona jest również w kryzysie. Że instytucje liberalnej demokracji, które znamy, partie polityczne, debata publiczna, media, są w defensywie. Że dzisiaj tak naprawdę, jeżeli kandyduje ktoś w wyborach, to nie tyle ważne jest pytanie, jaka partia polityczna stoi za nim, a dużo ważniejsze jest pytanie, jaka agencja PR-owska stoi za nim. Kto organizuje jego kampanię, jakimi trikami, jakimi chwitami się będzie posługiwał. To są fakty. Myślę, że one są bardzo uniwersalne. One dotyczą rzeczywiście całej sceny politycznej na świecie. I oczywiście łatwo również powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. No, dzieje się dlatego, że mamy do czynienia z kolosalną zmianą, która dokonała się w ostatnich 20 latach. Mamy do czynienia z zupełnie nowym sposobem komunikowania się. SMS jako forma komunikacji został wymyślony w roku 1995. Inne formy komunikacji to są już zdobycze wieku XXI i przecież z ręką na sercu, ponieważ na tej sali jednak siedzi bardziej przedstawicielstwo tego pokolenia, które jakby emigrowało do świata internetu, a nie dzieci internetu, no to przecież też wiemy, że kto dzisiaj pisze listy, kto dzisiaj w ogóle używa innych sposobów komunikowania się, aniżeli to, co mamy w dostępnym iPhone'ie czy smartfonie. Ja sam zresztą złapałem się na tym, kiedyś znam bardzo wiele numerów telefonów, a teraz znam dwa. Do siebie i do mojej żony. Chwała Bogu, że do żony. Więc zawsze mogę liczyć na jakieś... Nie, do siebie to rzadko potrzebuję, bo jakoś tak jeszcze kontaktuję się ze sobą w miarę dobrze, ale do żony to ważne. Świat się zmienił, on się będzie zmieniał. Zmiany są nieodwracalne. Ani globalizacja nie jest odwracalna, ani te nowe technologie nie są odwracalne. I musimy dopasować sposób uprawiania polityki, sposób komunikowania się ze społeczeństwem do tego wszystkiego, co wydarzyło się w ostatnich 20 latach. Nie jesteśmy jako ruchy polityczne, i to mówię zarówno lewicy, jak i prawicy w świecie, nie jesteśmy na to gotowi. Jesteśmy pogubieni, tracimy wyborców, tracimy kontakt, a na tym
zyskują ci, którzy odrzucili poprawność polityczną, którzy odrzucili takie, jak powiedzieć, bardziej skomplikowane analizy sytuacji. Myślę, że wkrótce możemy przeżyć jeszcze jeden szok. To może być zwycięstwo Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych, który ma absolutnie wielkie szanse, żeby to uczynić, właśnie odrzucając poważną polityczną argumentację, właśnie odrzucając tą tak zwaną poprawność polityczną, natomiast mówiąc do ludzi to, co chętnie oni słyszą, ale z czego wynikają bardzo dramatyczne, czy wręcz niebezpieczne konsekwencje. Więc moja teza pierwsza jest taka: trudne czasy, szanowni państwo, bardzo trudne czasy. Na pytanie, kiedy będzie lepiej, odpowiedź brzmi: już było, już było. W Polsce to pytanie nawet ma, jakby powiedzieć, jasny obraz. Kiedy było lepiej? Za Kwaśniewskiego. Już było. Chciałem się tego Państwa poczucia. Natomiast to jest zjawisko światowe. Teraz kwestia druga. Czy lewica w tym skomplikowanym, trudnym, zmieniającym się świecie ma szansę i ma swoje miejsce? W moim przekonaniu tak, ciągle tak. Dlatego, że lewica z jednej strony przeżyła kryzys, dlatego że odniosła niezwykły sukces. Najważniejsze postulaty lewicy zostały spełnione. 8-godzinny dzień pracy, szacunek dla pracowników, prawa kobiet, dziesiątki sztandarowych koncepcji lewicy zostało przez ostatnie dziesiątki lat spełnione. Więcej, doszliśmy nawet do takiego paradoksu, że kiedy nastąpił kryzys finansowy XXI wieku, to liderzy partii, czy bardzo prawicowi, jak George Bush czy Angela Merkel, bez żadnych wątpliwości korzystali z arsenału środków typowych dla lewicy. A więc pomoc dla korporacji, te wszystkie bailouty, środki finansowe, które były kierowane do gospodarki. Proszę pamiętać, że pierwszy ogromny, miliardowy bailout po upadku banku Lehman Brothers był organizowany przez Busha, przedstawiciela myśli czy nurtu neoliberalnego, i Paulsona, szef sekretarza skarbu, również wywodzącego z tego nurtu, bez właściwie żadnych wątpliwości, bez żadnych ograniczeń. To samo robiła Angela Merkel w Niemczech, później to robili inni. Mówiąc krótko, to myślenie lewicowe związane z odpowiedzialnością państwa za procesy gospodarcze, z odpowiedzialnością państwa wobec obywateli, szczególnie tych, którzy znajdują się w trudnym położeniu ekonomicznym, ono stało się wspólnotą różnych partii politycznych i ono dzisiaj nie odróżnia lewicy od prawicy tak bardzo. A czy to oznacza, że wszystko, co lewica proponowała, zostało już, jakby powiedzieć, wyczerpane i nie możemy się do niczego odwołać? Nie, absolutnie nie. Uważam, że środowiska lewicowe czy centrolewicowe w Europie mają ciągle bardzo wielką rolę do spełnienia. Gdybym dzisiaj najkrócej, najprościej miał powiedzieć, czego one mogą dotyczyć, to po pierwsze walki z nierównościami ekonomicznymi, które są ogromne, które są dzisiaj większe niż kiedykolwiek, o czym piszą i Piketty, i piszą inni. Nierówności ekonomiczne stają się dzisiaj problemem dla społeczeństw, dlatego że są taką bombą, która może wybuchnąć w każdym momencie. I to jest historyczny, tradycyjny, ale także bardzo współczesny argument, postulat lewicy, który należałoby spełnić. Budujemy społeczeństwa, budujemy gospodarki, które zmniejszają nierówności gospodarcze, a nie pogłębiają. Drugie, to jest dokończenie procesów emancypacyjnych. Emancypacja kobiet, moim zdaniem, jest wielkim tematem, niezakończonym. Może w niektórych krajach Europy Zachodniej to wygląda lepiej, w Polsce wygląda to średnio, ale w wielu krajach na świecie wygląda to wręcz źle. Emancypacja kobiet, a więc dostęp do edukacji, możliwość decydowania o własnym losie, decydowania o swojej rodzinie, decydowania o swojej płodności. To są wszystko wielkie rzeczy, które po prostu muszą być w tym kanonie lewicowym i tym będziemy się bardzo, tym lewica może się bardzo odróżniać od środowisk konserwatywnych czy prawicowych w przyszłości.
Trzecia kwestia to jest właśnie myślenie w kategoriach wspólnoty w wymiarze światowym. Czyli nie jesteśmy przeciwnikami globalizacji, ale jesteśmy zwolennikami takiego rozwoju, tego zrównoważonego rozwoju, o którym się mówi, choć to hasło jest w moim przekonaniem trochę pozbawione, zrównoważonego rozwoju, który pozwala nam wszystkim, nam mieszkańcom planety, żyć razem, rozwijać się w sposób racjonalny, w wielu kwestiach ograniczony, taki, który nie będzie właśnie powodował rosnących nierówności, czy szkodził jeden drugiemu. Kolejna kwestia, to jest trochę z kanonu ruchów zielonych, to jest kwestia klimatu, przyrody, ochrony przyrody, tej całej przestrzeni, w której żyjemy. To jest ogromne zagrożenie. Ja się ucieszyłem, kiedy zobaczyłem Donalda Tuska na Grenlandii, który w końcu powiedział, że nawet on, sceptyk w sprawie globalnego ocieplenia, wreszcie zrozumiał, że to naprawdę nam grozi. Otóż tak, to nam grozi. To obserwujemy. Prognoza na to lato dla Polski jest taka, że będzie trochę chłodniej niż w zeszłym roku, ale będzie mnóstwo tajfunów, huraganów, burz, czyli zjawisk, które do tej pory tutaj nie były. Jesteśmy wspólnotą, która odpowiada za swoje naturalne resursy. Jeżeli je zniszczymy, no to po prostu popełnimy zbiorowe samobójstwo. Uważam, że właśnie ze środowisk lewicowych bardzo solidna analiza tych zjawisk, a również pomysły, jak temu przeciwdziałać, powinna wypłynąć. I ostatnie, to jest oczywiście, znaczy nie ostatnie, ale jeden z wielkich postulatów, to jest zmienia się architektura geostrategiczna świata. Nie ma żadnej wątpliwości, że czas zimnej wojny, tej rozumianej jako konfrontacja między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi, jest skończona. I również dobrze wiemy, że ta rola wiodąca Ameryki, którą widzieliśmy przez ostatnie 20 lat, również jest skończona. Mamy budowę nowej architektury światowej z udziałem Chin, Indii, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Afryki, Południowej Ameryki. Jest niezwykle ważne, aby ten nowy świat, ta nowa architektura była zbudowana na zasadzie dialogu, na zasadzie ograniczenia ryzyk, a budowania solidnych podstaw bezpieczeństwa, i to zupełnie w nowych dziedzinach. Proszę pamiętać, że dzisiaj dla świata bardziej niebezpiecznym zagrożeniem nie jest wojna nuklearna, tylko zagrożenie cyberterroryzmu. Dzień, w którym wyłączą prąd, będzie początkiem końca naszej cywilizacji. Dzień, w którym hakerzy zablokują systemy porozumiewania się, będzie również wielkim dramatem porównywalnym z wielkimi konfliktami militarnymi. W takim oto świecie żyjemy i w takim świecie lewica światowa, lewica europejska i lewica polska powinna formułować swoje programy, swoje wizje i swoją ofertę dla wyborców. I na tym tle ostatnia kwestia, czyli Polska. No, jest tak, jak Sławek Wiat powiedział, nie mamy reprezentacji w parlamencie. Doczekaliśmy finału pewnego procesu, który obserwowaliśmy od lat, a który polegał przede wszystkim na nieodpowiedzialności liderów socjaldemokracji za właśnie budowanie tego projektu przyszłościowego. I to jest prawda, o czym Sławek mówił, to brzmi niezwykle gorzko, ale to jest jedna z tych przyczyn, która doprowadziła nas do tego, gdzie jesteśmy. Były wydawnictwa, były artykuły, były rozsądne idee, natomiast nikt tego nie czyta. Żyliśmy w środowisku, w którym kontakt między politykami, a nazwijmy środowiskiem intelektualnym, był nie dość zaburzony, on tak naprawdę niemal nie istniał. To nie jest tylko problem polskiej lewicy. Odnoszę wrażenie, że tak jest w większości ugrupowań politycznych naszego kraju, no ale mówimy o lewicy. To rozminięcie się z zmieniającą się rzeczywistością w świecie, zmieniającą się rzeczywistością w Polsce, doprowadziło do tego, co przeżyliśmy, a więc koalicja lewicowa nie uzyskała 8% w wyborach do parlamentu. Partia Razem, choć w jakimś sensie odniosła sukces, ale również w parlamencie się nie znalazła, ale generalnie rzecz biorąc 12% głosów zostało wyrzuconych
powietrze, żeby nie powiedzieć gorzej. I dzisiaj, gdy chcemy zapytać, dlaczego w Polsce jest tak, jak jest, dlaczego za chwilę będzie organizowana demonstracja kodu i dlaczego ludzie mają taki wysoki poziom niezadowolenia, no to trzeba powiedzieć tak. Przynajmniej trzech, czy czworo, czy czterech ludzi bardzo się przyczyniło do tego. To jest na pewno Donald Tusk, którego druga kadencja w Platformie była po prostu nieudana i sukcesja, którą zaproponował, również nie odpowiadała Polakom. To jest Bronisław Komorowski, który powinien wygrać wybory, ale ich nie wygrał. I to jest duet Janusz Palikot, Leszek Miller, którzy powinni stworzyć koalicję lewicową odpowiednio wcześniej i nie martwić się o 8% w wyborach, tylko po prostu je mieć. Lewica jest również współwinna tego, że mamy dzisiaj większość parlamentarną PiS-u i lewica jest również winna tego, że pomogliśmy tej praktyce, którą widzimy. Część zresztą liderów lewicy, myślę, nawet jakby z sympatią patrzy na to wszystko, co się dzieje, ale już ze względu na moją głęboką dobroć nie będę wymieniał ich nazwisk. Otóż na to zgody być nie może. Otóż polska lewica dzisiaj poza tym, że musi się odnowić, musi się odbudować, musi znaleźć argumenty, które dotrą do wyborców. I musi być również wiarygodna, co jest wielkim problemem, bo wiarygodności nie zdobywa się szybko, to jest długotrwały i trudny proces. To musi również jasno powiedzieć, że w tych warunkach, w tych okolicznościach, w których się znajdujemy w roku 2016, jest gotowa do uczestniczenia w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, integrowaniu społeczeństwa obywatelskiego przeciwko tym zjawiskom, tym procesom, które mają miejsce i które obserwuję. Takie jak omijanie konstytucji, takie jak walka z Trybunałem Konstytucyjnym, takie jak za chwilę być może zmiany w ustawach dotyczących wyborów. My powinniśmy być zdecydowanie siłami, które bronią polskiej konstytucji, tym bardziej, że Lewica Polska uczestniczyła w współtworzeniu tej konstytucji w latach 93-97. I my musimy być również tymi siłami, które pokażą nie tylko, że bronimy status quo, czy bronimy tego, co Polska osiągnęła przy istotnym, walnym udziale polskiej lewicy przez ostatnie lata, ale musimy być również tą siłą, która potrafi. Tu jest moja wielka wiara, że ten panel tu za chwilę się zacznie i w którym będziemy słuchać młodych liderów polskiej lewicy, że oni nam powiedzą coś interesującego, co będzie nie tylko, jak powiedziałem, obroną status quo, ale będzie również pokazaniem nowych pomysłów, nowych idei, nowych wartości, czegoś świeżego, co będzie interesujące, inspirujące i do zaakceptowania przez wyborców, którzy mają dzisiaj 18, 19 czy 20 lat. To nie jest łatwe zadanie. Zdaję sobie sprawę, że łatwiej o tym mówić, niż to zrobić. Ale z drugiej strony uważam, że tego typu inicjatywy, jak nasz kongres, tego typu wysiłki, jakie podjęli Irek Bili, Sławek Wiatr, są naprawdę niezwykle ważne i dziękuję wszystkim, którzy mimo sobotniego, gorącego dnia postanowili być tutaj z nami i dziękuję również tym, którzy wystąpią za chwilę w kolejnych dyskusjach, ponieważ uważam, że to jest ta długa droga, to jest ten długi marsz, który musimy odbyć, aby przekonując się nawzajem, aby rozmawiając ze sobą, dotrzeć do momentu, w którym będziemy przekonujący dla polskiego społeczeństwa. Będziemy odpowiednio ciekawi, atrakcyjni dla polskich wyborców. Nie wierzę w koniec lewicy. Wierzę dużo bardziej w to, że ten kryzys i te wszystkie kłopoty, które przeżywamy, mogą nas zmienić i wzmocnić. Mogą pokazać, że w przyszłości ci, którzy chcą głosować, a oni się ciągle są, no jak mówię, w ostatnich wyborach to było kilkanaście procent. Ci, którzy chcą głosować na lewicę, znajdą kandydatów, znajdą listy partyjne, znajdą listy wyborcze, które będą im odpowiadały i polska demokracja będzie dużo bardziej zrównoważona, będzie dużo bardziej nowoczesna, dużo bardziej proeuropejska, aniżeli to, co dzisiaj przeżywamy i obserwujemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i chciałem zaprosić do zabrania głosu Axela Schaeffera, socjaldemokracja Niemiec. Bitte schön. Liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, Herr Präsident, lieber Alexander, es sind genau 20 Jahre her, seit wir uns zum ersten Mal in Warschau trafen, du als frisch gewähltes Staatsoberhaupt, ich als Mitglied der Delegation des Europäischen Parlaments zur Republik Polen. Drodzy goście, szanowny panie prezydencie, 20 lat dzisiaj mija od momentu, kiedy po raz pierwszy się spotkaliśmy. Pan wtedy jako świeżo wybrany prezydent Rzeczypospolitej, ja wtedy jako świeżo wybrany poseł do Parlamentu Europejskiego. Gerade heute steht eine andere Präsidentenfrage an, das wissen wir seit wenigen Stunden. Das deutsche Staatsoberhaupt wird nicht mehr kandidieren. Dzisiaj mamy znowu do czynienia z kwestią prezydencką. Od kilkunastu godzin wiemy, że obecny prezydent Republiki Federalnej nie będzie kandydował na drugą kadencję. Und wir stehen jetzt vor einer ähnlichen Frage wie ihr heute, nämlich sind die progressiven Kräfte, sind Sozialdemokraten, Grüne und Linke in der Lage, einen gemeinsamen Kandidaten aufzustellen? Wir haben eine numerische Mehrheit in der Bundesversammlung. Oder werden wir von den Konservativen gespalten? I teraz nasuwa się taka sama kwestia, która została poruszona już tutaj, to znaczy czy niemiecka socjaldemokracja, czy niemieccy zieloni i czy niemiecka lewica Die Linke będzie w stanie wykorzystać swoją arytmetyczną większość w zgromadzeniu federalnym wybierającym prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, czy też zostaniemy przegłosowani przez kadencję. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Das ist eine Region, wo vor 100 Jahren in meiner Stadt die Bevölkerung aus über 10% polnischer Zuwanderer bestand, in teilweise über 30%. Und wir werden am 16. Juni eine gemeinsame Ausstellung nachmittags eröffnen, Deutsche und Polen. Und wir werden am Abend uns dann gemeinsam das Fußballspiel angucken bei der Euro 2016. Ja pochodzę z Zagłębia Rury. Sto lat temu mniej więcej mieszkało tam 10% Polaków, osób pochodzenia polskiego, które tam wyemigrowały. Były miejscowości, gdzie tych osób pochodzenia polskiego było nawet do 30%. Teraz 16 czerwca mamy zaplanowane otwarcie wystawy na temat stosunków na tamtych terenach, a potem planujemy obejrzeć sobie razem mecz Polska-Niemcy podczas Euro 2016. Es ist ein gutes Symbol und ein guter Anlass, denn wir befinden uns heute sicherlich in den größten Herausforderungen, die die Europäische Gemeinschaft seit 1989, vielleicht seit 1945 hat. I tak naprawdę to jest bardzo dobra okazja, żeby powiedzieć parę słów na temat tych wyzwań, z którymi dzisiaj się borykamy, przed którymi dzisiaj stoimy, a które są z punktu widzenia wspólnoty europejskiej największymi wyzwaniami od 89 roku, albo nawet może od 45. Das erste ist, was für uns Progressive gilt, wir müssen uns unsere Prinzipien und Werte vergewissern. Pierwsza sprawa, jeśli mówimy o tym, że jesteśmy silami postępowymi, to musimy upewnić się co do tego, jakie to są te wartości. In schweren Zeiten ist das Schwierige zu erklären manchmal ganz leicht. Czasami w trudnych czasach wyjaśnianie rzeczy trudnych i złożonych jest bardzo proste. Die Souveränität eines jeden europäischen Landes in der Globalisierung kann nur durch gemeinsame Ausübung von Solidarität in einer Union gewährleistet werden. Alles andere ist eine Illusion. Suwerenność państw członków wspólnoty, rodziny europejskiej może w zglobalizowanym świecie być respektowana i być wykonywana w praktyce tylko poprzez akty wolnej woli, tylko poprzez współdziałanie wszystkich państw europejskich. Wszystko jest iluzją. Zweitens, es gilt
immer noch die Dialektik das wichtigste nationale Interesse jedes einzelnen Landes ist die europäische Einigung und dass über 80% in Polen, viel mehr als in Deutschland, für die EU sind, ist ein gutes, ein unverzichtbares Zeichen. Ponadto bardzo ważna w dalszym ciągu jest ta działalność na szczeblu Unii Europejskiej, a to, że w Polsce w dalszym ciągu ponad 80%, czyli znacznie więcej niż w Niemczech, ludzi popiera Unię Europejską, jest bardzo dobrym dla nas znakiem. Und das dritte, das muss ich gerade als Deutsche immer wieder wiederholen. Es kann einem einzigen Land in Europa, egal welchem, keinem einzigen Land in Europa gut gehen, wenn es seinen Nachbarn schlecht geht. Das müssen wir immer wieder betonen. I wreszcie jako Niemiec podkreślę rzecz trzecią, już chyba ostatnią, że nie może być tak, że jakiemuś państwu w Europie, jakiemuś państwu członkowi rodziny europejskiej dobrze się powodzi, podczas gdy jego sąsiadowi powodzi się bardzo źle. Podkreślam to przez cały czas. Die Selbstvergewisserung ist das eine. Die klare Benennung der Herausforderung das andere. Alexander Kwasniewski hat viele wichtige Sachen dazu gesagt. Lassen Sie mich das ergänzen. To upewnianie się, na czym polegają nasze wartości, to jedno. A teraz chciałbym nawiązać i uzupełnić tę wypowiedź, którą wysłuchaliśmy tutaj w wykonaniu Aleksandra Kwaśniewskiego. Wir haben heute in Europa, in vielen Ländern, eine nationalistische Welle, die mit nichts außer mit den 1930er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu vergleichen ist. Mamy w tej chwili w wielu państwach europejskich do czynienia z falą nacjonalizmu, porównywalną chyba tylko z tym, co działo się w Europie w latach 30. XX wieku. Wir haben eine Mischung aus Fremdenfeindlichkeit da, Separatismus dort, linker Populismus in Worten. Letztendlich haben wir eine Herausforderung, die heißt Zerstörung oder Weiterexistenz Europas, Nationalismus wie in den 30er Jahren, nur nicht mit, Hitler, Mussolini und Franco. I tak naprawdę mamy do czynienia z ksenofobią, z tendencjami separatystycznymi, mamy do czynienia z niszczeniem wartości europejskich, mamy do czynienia z tym wszystkim, z czym mieliśmy do czynienia w latach 30. tylko pod innymi nazwiskami. To nie są już Hitler, Mussolini czy Franco. Und in meinem Land, was gespalten ist wie seit 1989, nicht mehr geht es darum, dass die eine Hälfte der Bevölkerung Flüchtlinge freudig gerne aufnimmt, vieles tut, sich engagiert, aber dass ein anderer Teil von Ablehnung bis Pegida, bis jede Woche, wo Asylbewerberheime brennen und Menschen um ihr Leben fürchten müssen. Jede Woche in Deutschland. A w Niemczech mamy chyba najbardziej podzielone społeczeństwo od 89 roku. 50% mniej więcej wita uchodźców, przyjmuje ich w Niemczech z otwartymi ramionami. Natomiast jest pewna część społeczeństwa niemieckiego, która jest nastawiona do tych uchodźców niechętnie. Mamy niemiecką Pegidę i praktycznie co tydzień statystycznie płonie jakiś dom dla uchodźców, jakiś dom dla, azylantów w Niemczech. Aber alle nationalistischen Kräfte in Europa, so unterschiedlich sie Land für Land sein mögen, verbindet eins. Wszystkie siły narodowe, takie nacjonalistyczne w Europie, są powiązane jednym takim spoiwem. Es geht nicht mehr um diese oder jene Umweltpolitik. Es geht nicht mehr um die Frage, was wir an Geld für Soziales ausgeben. Es geht nicht mehr so sehr selbst um die Frage, wie die europäischen Finanzen verteilt werden. Das ist für viele ganz wichtig. Już nie chodzi teraz o to, jaka będzie polityka, jeśli chodzi o ochronę środowiska. Jeśli nie chodzi już o to, skąd weźmiemy pieniądze na realizację celów socjalnych. Nie chodzi o to, jak będą wyglądały finanse Europy. Es geht zuletzt um die Frage von Brexit angefangen bis Front National,
Existenz, Weiterleben von Europa als Gemeinschaft oder Zerstörung dieser europäischen Union. Jeśli weźmiemy pod uwagę perspektywę Brexitu, jeśli weźmiemy pod uwagę Front National, to tak naprawdę uświadamiamy sobie, że chodzi o kwestię zasadniczą. Dalsze istnienie struktur europejskich albo ich rozpad. Nur wenn wir uns die Dimension dieser Herausforderung bewusst werden, sind wir als Linke, als Progressive, als sozialdemokratische Kräfte in der Lage, auch Antworten zu geben. Sonst werden wir vor der Geschichte versagen. Tylko wtedy, jeżeli my jako lewica, jako siły postępowe uświadomimy sobie wymiar tego i skalę tego wyzwania, będziemy być może mogli znaleźć odpowiedź na te pytania. W przeciwnym razie po prostu zawiedziemy. Jetzt reden wir über die Linke, über die Sozialdemokratie in Europa. Reden wir ganz offen. Dobrze, porozmawiajmy sobie teraz o lewicy, porozmawiajmy sobie o socjaldemokracji w Europie. Wir sind wie in einem Paternoster, wo es gleichzeitig nach oben und gleichzeitig nach unten geht. Były takie stare windy, one się nazywały Paternoster, w takim kółku się kręciły, pionowo. Wir sind in 16 Regierungen von 28 vertreten, wir stellen 11 Regierungschefs, wir stellen den Präsidenten des Europäischen Parlaments und wir haben eine engere Kooperation unter Sozialdemokraten in Europa als vor 10 oder vor 20 Jahren, selbst im glorreichen Zeiten war es nicht so wie jetzt. Tak naprawdę rządzimy i współrządzimy w 16 z 28 krajów, mamy 11 premierów, mamy przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i mamy tak ścisłą współpracę, jeśli chodzi o lewicę, tak ścisłą, jak ścisła ona nie była nawet w czasach naszej największej chwały. Ale auf der anderen Seite sind wir uns in vielen Fragen uneins, nicht nur wie wir mit Flüchtlingen umgehen, sondern auch, ob wir in der Lage sind, eine Finanztransaktionssteuer auf den Weg zu bringen, ein wichtiges Symbol, eine wichtige finanzielle Aktion, damit Europa funktioniert. Ale jednocześnie spieramy się w wielu zasadniczych kwestiach, nie tylko w kwestii tego, jak mamy radzić sobie z falą uchodźców, ale także nie ma jednolitego poglądu na to, czy wprowadzać podatek od transakcji finansowych, czyli wprowadzić coś, co jest z naszego punktu widzenia sprawą bardzo ważną i umożliwiłoby wiele innych działań. Aber wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir uns zweierlei Dinge, die auch wieder ganz einfach klingen, immer wieder auch vor Augen führen. Jeżeli chcemy osiągnąć sukces, musimy sobie uświadomić dwie rzeczy. Proste, ale jednocześnie trudne w realizacji. Es geht um und es geht uns immer um Werte. Nicht um Propaganda, es geht uns um Programme, nicht um Slogans. Und es geht darum, dass die sozialdemokratischen, die linken, die progressiven Kräfte so eng wie möglich zusammenhalten, zusammen aktionsfähig sind und nicht von den anderen spalten lassen. Przede wszystkim musimy uświadomić sobie, że chodzi nam o wartości, a nie o propagandę, że chodzi nam o program, a nie o slogany. I przede wszystkim musimy doprowadzić do sytuacji, w której siły postępowe, siły lewicowe będą mogły działać samodzielnie i nie będą uzależnione od innych. Und wenn wir bei den letzten Wahlen in Griechenland bei 6% und in Italien bei über 30 und in Malta bei 55% standen, so zeigt das die Möglichkeiten oder auch die Unmöglichkeiten für unsere Familie, für unsere Parteien, aber auch für die progressiven Kräfte in der EU. Przykładem naszych możliwości, mniejszych lub większych, są ostatnie wyniki wyborów. W Grecji 6%, we Włoszech 30%, a na Malcie 55%. Z tego widać, jak wielkie spektrum działań jest możliwe. Aber es gibt so unterschiedlich und spezifisch, die einzelnen Länder sind gemeinsame Lehren. In Frankreich wie in Italien haben wir nur deshalb realisiert, weil linke, progressive Kräfte in der Lage waren, zusammenzuarbeiten, auch zu Wahlen hin und nicht gespalten waren. Das war die Voraussetzung, dass man bei Wahlen erfolgreich war im Parlament und bei Präsidenten. Warunkiem jednak osiągania jakichś dobrych wyników, na przykład we Francji, na przykład we Włoszech, była stała współpraca, niezależnie od tego, czy chodzi o wybory parlamentarne, czy o wybory prezydenckie. Ta jedność całej lewicy w danym kraju była warunkiem.
Und deshalb muss unser Angebot auch als deutsche Sozialdemokraten sein, partnerschaftlich im Dialog organisiert, in persönlichen Gesprächen und gemeinsamen Aktionen uns aufzustellen. Die Europawahl 2019 im Mai wird dazu eine zentrale Herausforderung. I tak naprawdę my jako niemiecka socjaldemokracja możemy tylko podkreślić, że najważniejszy jest dialog, że najważniejsza jest współpraca, że najważniejsze jest połączenie wysiłków. Teraz chyba takim największym wyzwaniem będą wybory do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 roku. Uns Deutsche und Polen verbindet doch so viel. Immer wieder aufs Neue, 25 Jahren ganz besonders. Ich denke an diesen Vertrag, das Jubiläum, der jetzt feiert. Bardzo wiele łączy nas, Niemców i Polaków. Teraz obchodzi się 25-lecie tego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Und wenn Alexander Kwasniewski über die junge Generation spricht, so müssen wir doch einfach mal sagen, es ist schön, dass die schnellsten Frauen Europas, die besten Sprinterinnen über 100 Meter auf der einen Seite, Eva Swoboda, auf der anderen Seite aus Polen, auf der anderen Seite Gina Lückenkämper aus meiner Region, gegeneinander konkurrieren, miteinander laufen, aber gemeinsam auch Europa, Deutschland wie Polen repräsentieren und sich der internationalen Konkurrenz erfolgreich stellen können. I tak naprawdę, jeśli Aleksander Kwaśniewski wspominał tutaj o młodym pokoleniu, to mogę powiedzieć, że właśnie reprezentantkami takiego młodego pokolenia są Ewa Swoboda i Rita Lückenkämper, sprinterki pochodzenia polskiego, pochodzenia niemieckiego, które występują razem, konkurują ze sobą w zawodach. To jest ta reprezentacja młodego pokolenia. Aber wir werden nicht erfolgreich sein, wenn wir neben den Inhalten auch nicht eine gemeinsame Haltung vertreten. Ale nie będziemy w stanie osiągnąć sukcesów, jeśli oprócz tych wspólnych działań nie będą stały za nami także wspólne treści. Unsere gemeinsame Haltung muss von dem Stolz geprägt sein, dass alle fortschrittlichen linken sozialdemokratischen Bewegungen seit 1848 dieses gemeinsame Europa auf ihre Fahnen geschrieben haben, gegen alle Parteien, die es seit damals gab und die sich wandeln mussten und heute teilweise wieder zurückentwickeln. I tak naprawdę ta postawa manifestowała się od 1848 roku, kiedy to lewica ówczesna zapisała hasła, które są aktualne do dziś, do których wracają teraz inne partie spoza lewicowego spektrum, które to inne partie cofają się po części w rozwoju. Und uns erinnern, es gab Zeiten, die waren viel schwieriger, viel dunkler. I chciałbym przypomnieć, że mieliśmy już znacznie trudniejsze i bardziej mroczne czasy. Im April 1945 haben amerykanische Soldaten die Häftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald bei Weimar befreit. W kwietniu 1945 roku wojska amerykańskie wyzwoliły więźniów obozu Buchenwald koło Weimar. Gefangene, politisch Gefangene der Linken aus Österreich, aus Tschechien, aus Polen und natürlich aus Deutschland. Wśród więźniów tego kacetu byli przedstawiciele postępowej lewicy z Austrii, z Czech, z Polski i oczywiście z Niemiec. Diese Gefangenen aus 13 Ländern haben ein Manifest herausgegeben im April 1914. Sie haben gesagt, ci wyzwoleni wtedy więźniowie obozu koncentracyjnego w kwietniu 1945 roku napisali wspólny manifest. Als Ergebnis des faszystischen Weltkrieges brauchen wir ein vereintes Europa. Napisali wtedy, że po doświadczeniach z wojną rozpętaną przez faszystów potrzebujemy zjednoczonej Europy. Und für Deutsche muss es beginnen mit der Freundschaft mit Frankreich und Polen als Fundament. A dla Niemców takim fundamentem przyszłej zjednoczonej Europy powinno być nawiązanie przyjacielskich stosunków z Francją oraz z Polską. Lassen Sie uns auch an diesem Tag auf diesem Fundament weiterarbeiten, die Erfahrung der Vergangenheit, die Erfolge, die sozialdemokratischen sind auch die Leitschnur für die Zukunft. Vielen Dank.
wspólnie pracujmy nad tym, aby te znane od tak wielu lat fundamenty wzmacniać, aby rozwijać naszą współpracę i mieć przed oczyma sukcesy, które możemy w dalszym ciągu osiągać. Dziękuję. Zapraszam na Michała Syskę, Centrum Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassala, Wrocław. Niezwykle aktywne środowisko.